Dzień dobry wszystkim, zależnie o której godzinie mnie słuchacie. Ja jestem Kapelusznik, a oto kolejne omówienie rozdziału. Zatem zaczynamy! Rozpoczynamy od kontynuacji walki z Green Bullem, który radzi sobie bardzo dobrze, klepiąc Momo. Shogun mimo wszystko nadal nie chce, by Yamato walczyła w tej walce, a w międzyczasie Raizo używa ognistej techniki na admirale. Jednak ona niewiele dała. Sam Aramaki podkreśla, że jest świadomy swojej słabości i sugeruje, że jest przygotowany do walki z ogniem. Szczerze, to dobrze o nim świadczy. Widać doświadczenie w walce, więc byle kto admirałem nie został. Następnie admirał używa korzenia pokrytego haki na Raizo i zaczyna wysysać z niego siły witalne czy inne witaminy osłabiające go. Potem reszta samurajów dość łatwo zostaje oplątana przez resztę korzeni. I zastanowić się warto w tym miejscu, jaką ochronę ma Kaiwano. Yamato i słomiane kapelusze zaraz wypłyną w morze. Zunisza najpierw musi przyjść. I jeden admirał wystarczył, by położyć całą aktualną ochronę. No to ja się boję, co by było, jakby rząd faktycznie zrobił inwazję. Okazuje się, że istnieje sekretne przejście, o którym nigdy były szogun nie powiedział Orochiemu oraz Kaido i schodzi nim razem z Lowem i Robin. Wspomina też, iż to przejście prowadzi do czerwonego poneglyfu. Warto zaznaczyć, że to kolejny rozdział, gdzie Robin wraz z Lowem ma interakcję. Od Dressrosy praktycznie co jakiś czas Oda zestawia ich razem. Czy to jest przypadek? Interpretacja dowolna. Były szogun podkreśla, że mimo wszystko, dzięki Jackowi, Kaido odnalazł poneglyfa i potwierdza przy okazji, że faktycznie jest on ryboludziem. Kontynuując zejście, zostaje wspomniane, że schodzą do dawnego kraju Wano. Sprzed 800 lat Robin i Law spostrzegają tajemnicze przejście z dziwnym światłem i Sukiyaki tłumaczy im, że to przejście prowadzi do szklanego okna, które pokazuje zatopione dawne Wano. Dwójka piratów wydaje się zafascynowana starożytnym miastem i padają bardzo ważne informacje. Dawne Wano było dużo większe i wyspa znajdowała się na poziomie równym z morzem i nie trzeba było się wspinać po wodospadzie, by dostać się do kraju. Jednak z jakiegoś powodu zostały wybudowane kamienne mury i woda z deszczu zaczęła zalewać miasto, podnosząc poziom wody. Kluczowym pytaniem jest, kto i po co wybudował kamienne mury? W jakim celu Wano zostało odizolowane? No dobra, ale kontynuujmy. Dawny szogun opowiada, że gdy już woda dotarła do granic możliwości, wytworzył się wokół murów wodospad i państwo zaczęło rosnąć na górze, czyli nasze aktualne Wano. Mi ten deszcz osobiście się nie podoba. Brzmi to za prosto. Może Zunisza zalała kraj na prośbę Joy Boya i to jest jej zbrodnia sprzed lat, przez którą musi wędrować. Może to miało na celu właśnie ochronę Plutona? Na odpowiedzi musimy czekać. W końcu odnajdujemy czerwony kamień drogi. Robin stwierdza, że mają już 3 i pozostaje im odnaleźć ostatni, by się dostać na raftel. Sukiyaki jeszcze dodaje, że znajdują się na dole góry i gdyby zeszli jeszcze niżej, to mówi się, że spoczywa tam Pluton. Teraz zadajmy sobie pytanie, czym jest Pluton? Jest niby uśpiony, a plany Frankiego sugerowały, że to był statek. Jednakże czym mógł być Pluton 800 lat temu? Promem kosmicznym, łodzią podwodną? Plany Frankiego zawsze mogły być fałszywe w celu odwrócenia uwagi od prawdziwego Plutonu. Tego nie wiemy.
Następnie Szagun dopowiada, że obalenie murów spowoduje, iż Wano straci naturalną ochronę, czyli swoją najsilniejszą defensywę, oraz uwolni jedną ze starożytnych broni. Robin pyta, czemu Oden chciał otworzyć kraj, skoro zapewne miał świadomość, że obudzi tym Plutona. Lecz Sukiyaki ogólnie odpowiada, że nie wie i nie może powiedzieć, czego Oden się dowiedział, podróżując po świecie. Tylko sam Oden posiadał takie informacje. Wracamy do walki z admirałem. Green Bull mówi o jego sile natury. Wspomina, że gdyby Kaido nadal tu był, to jego by tu nie było. Rozumie, że życie pod jego butem było trudne, ale jakiś porządek jest potrzebny, by nikt inny nie zaatakował znowu ich kraju. I mówi jeszcze, żeby oddali mu Luffy'ego, to sobie pójdzie. Kolejna Yamato mówi, żeby dzwonić po Luffy'ego i resztę, ale Momo się na to nie zgadza. Chce na własnych warunkach powstrzymać admirała. Podkreśla, że to jest szansa, iż wreszcie Yamato była wolna. Dodaje, że oni sami powinni pokonywać swoich wrogów i jeśli ciągle będą prosić innych o pomoc, to jak będą mogli mówić, że Wano jest bezpieczne dzięki nim. Więc zwraca się do admirała, by opuścił ten kraj i nareszcie niczym Kaido strzela potężnym laserem ognia. Wszyscy są pod wielkim wrażeniem. Yamato zauważa, że on potrafi kontrolować tę technikę, ale musi popracować nad celnością. Potem młody szogun strzela laserem jeszcze raz, no i widzimy, że Aramaki odradza się bezpośrednio z kwiatka. Jestem ciekaw, co trzeba zrobić, by go zabić. Green Bull mówi, że Momo oraz Kaido mają podobny ruch, ale znienacka Aramaki dostaje królewskim haki. Rozpoznaje to haki jako królewskie Shanksa. I przechodzimy do jego statku, gdzie załoganci krytykują go, żeby nie strzelał haki bez ostrzeżenia, ponieważ część ludzi na statku padła. Na tym kadrze najprawdopodobniej trzyma miecz. Czyżby przy pomocy miecza mógłby na kilometry sterować swoim haki? Jeżeli tak, to tym bardziej rozumiem, czemu na Marineford wszyscy się tak przed nim trzęśli. Dobra, Rudy jest wkurzony na Aramakiego, że przeraża go najprawdopodobniej nadchodząca nowa era w postaci Luffy'ego oraz reszty młodego pokolenia. Przy okazji wspominek dostajemy Utę, czyli jest ona kanonem niczym Shiki. Green Bull zdecydował się wycofać, niż brnąć dalej w walkę. Moim zdaniem dobry taktyczny odwrót. Poza samurajami miałby na głowie piratów wraz z Shanksem na czele, więc nie ma co się pchać na ścianę. Przechodzimy do Słomianych, stwierdzają, że nie musieli interweniować. Zoro zastanawia się, czyje jest to imponujące haki, a Luffy sugeruje, iż wie, do kogo należy. Shanks odpływa ostatecznie z Wano, nie spotykając się z Gumiakiem. Rozdział przeplatany z solidną walką z admirałem i ważnymi informacjami dla całej serii. Z pewnością wyjdzie kolejny odcinek spin-offu, w którym chociażby podsumujemy sobie siłę Aramakiego. Ode mnie mocne 9 na 10. Pamiętajcie pisać, co sądzicie o tym rozdziale. Pamiętajcie również pisać, co ominąłem według Was, co mogę mówić szerzej. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.